szczególnie serdeczne słowa podziękowania z wielkim zaszczytem kieruję do naszych dostojnych gości, którym dedykujemy trzecie spotkanie pokoleń Besarabijczyków i Sybiraków, którzy dzisiaj, pomimo zimna, pomimo śniegu, który przypomina tamte czasy, przybyli i są dzisiaj z nami. Mamy moralny obowiązek pamiętać o waszych przeżyciach i o tym piekle zesłania na ziemi nieludzkiej, ziemi przeklętej, krainie, gdzie nie było nadziei. Lecz modlitwa i miłość do ojczyzny pozwoliła wam przetrwać i zachować człowieczeństwo. Dziś możemy publicznie przywołać zbiorową pamięć o tamtych bolesnych, złych czasach. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie dowodem na to, że nie pozwolimy na zapomnienie o was. Dlatego zapraszamy na krótkie wystąpienie młodzieży ze szkoły podstawowej z Zalesia. Ojczyzna nasza, ziemia ukochana, w 39 cała krwią zalana. Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali, jeszcze Polaków na Sybir wysłali. O Polsko nasza, ziemia nasza święta, gdzie twoje syny, gdzie twoje orlęta? Dzisiaj w sybirskie tagi przyjechali, czy kiedy ciebie będziemy oglądali? Zima, śnieg straszny w lesie, ciężka praca, głód i tęsknota, ciężko nas przygniata. Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy, co dzień to więcej pod sosnami leży. I jeszcze cierpieć przyjdzie nam wiele i przecierpimy, aż przyjdzie chwila, że znów do domu swego wrócimy. Choć ciebie, Polsko, dawno nie widziałem i nie słyszałem, jak szumią twe zdroje, to jednak kocham cię ponad wszystko w świecie i tęsknię do ciebie, małe serce moje. Ty, Polsko, kochasz przecież wszystkie dzieci i ja cię kocham, ma ojczyzno droga, i jak najprędzej chcę wrócić do ciebie i co dzień proszę Pana Boga. Po 6 latach niewoli, po 6 latach tułaczki i znoju, pod obcym niebem i wśród obcej roli, gdzie człowiek nie znał świąt i spokoju. Po 6 latach wracamy do kraju, a serca nasze jednym biją tętny. Wracamy jak te ptaki z wyrazu, a dzień powrotu dla nas wielkim świętem. I choć ozięble przyjęli nas ludzie, jednak gościnnie przyjmuje przyroda. I nam znużonym po znoju i trudzie nowych zapałów i sił nowych doda. Oczekujemy na spotkanie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pani Barbara Janczura z Lubaczowa, córka i wnuczka Sybiraków, która zechce podzielić się z nami swoimi przeżyciami i wspomnieniami z podróży do tej ziemi nieludzkiej w latach 80. Moi bliscy bardzo niechętnie wracali do tych przeżyć, do tych strasznych przeżyć. Tylko czasami w takiej podniosłej atmosferze świąt, drżącym głosem, ze łzami w oczach wspominali swoje straszne przeżycia, bo rzeczywiście były straszne. Moja mamusia miała 15 lat, gdy została, tak można powiedzieć, matką dla pozostałej trójki rodzeństwa. Mając świadomość, że pytania o tamten czas sprawia przykrość moim bliskim, ja po prostu unikałam pytań. Poza tym to były lata 80., więc temat zesłań i deportacji był tematem tabu. Z roku na rok jednak wyrosła we mnie taka świadomość, jak gdyby taka myśl, żeby wyjechać do Kazachstanu i na własne oczy zobaczyć miejsce zesłań moich bliskich, żeby odnaleźć groby babci i wujka i po prostu odmówić
pacierz, pochylić głowę i oddać hołd w imieniu rodziny. Pierwszą przeszkodą była trudność uzyskania wizy, bo żeby uzyskać wizę, trzeba było zaproszenie. Kolejne pisma, tym razem do naczelnika kołchozu. I przez naczelnika kołchozu dotarliśmy do rodziny Pochodajów, która była wywieziona właśnie z tych naszych terenów, a która ze względu na pochodzenie byli Ukraińcami, pozostali tam w Kazachstanie. Od nich otrzymaliśmy to zaproszenie i kolejne pisma do ambasady, tym razem już z wysłanymi zaproszeniami. Niestety mijały miesiące, a nasze pisma pozostawały bez odpowiedzi. I w końcu do nas po prostu uśmiechnęło się szczęście. Przyszło pismo z ambasady, że mamy zgłosić się w konsulacie w Krakowie po wizy. Jaki był szok, płacz w naszym domu, nie trzeba nikomu chyba opisywać. Niestety okazało się, że ze względu na stan zdrowia ani moja mamusia, ani wujek nie mogą uczestniczyć w tej wyprawie. Wobec tego zdecydowałyśmy, że pojedziemy we trzy. Ja i moje dwie ciocie. Jest tylko jedna z całego rodzeństwa mojej zmarłej mamusi żyje i działa w Ternowym Kole Sybiraku w Lubaczowie. Niestety na wizach widniał jasno określony termin wyjazdu i powrotu. Wobec tego na rezerwację biletów lotniczych nie było już czasu. Wobec tego zdecydowałyśmy się na jazdę koleją, która trwała niestety ponad 5 dni. Podczas naszego pobytu w kołchozie okazało się, że żyje jeszcze kilka rodzin, które doskonale pamiętały moich bliskich. Kazachowie także okazali się takimi serdecznymi ludźmi, ciekawymi nas i naszego życia w Polsce. Przychodzili, rozmawiali, wspominali dawne czasy. Ciężko im było wymówić, tak na marginesie moje imię, nie wychodziło im ani Barbara, ani Basia, wobec tego ochrzczono mnie Georginią. Przez ten cały czas, te dwa tygodnie pobytu, byłam po prostu Georginią. Jechałyśmy po to, żeby zobaczyć, żeby odnaleźć groby, ale powiem szczerze, że po grobach nie było ani śladu. Jedynie przed oczami moich cioteczek, jak przez mgłę, widniało miejsce, w którym najprawdopodobniej zostali pochowani. O tym, żeby zamówić mszę czy zapalić znicze, też nie było mowy, ze względu na to, że do pobliskiego kościoła trzeba było jechać całe 24 godziny, a znicze, które wiozłyśmy z Polski, zebrano nam po drodze. Niestety tam też nie można było ich kupić. Jeżeli chodzi o step, o którym czasami moi bliscy opowiadali, to była bujna roślinność. Niestety już wtedy, a to był sierpień, koniec sierpnia, wtedy, kiedy byśmy pojechali, nie było już takiej trawy, była tylko bardzo niska pszenica z takimi pięknymi kłosami, których nikt po prostu nie zamierzał ani ściąć, ani zebrać. Jeżeli chodzi o domy, po dawnych lepiankach nie było żadnego śladu. Była tylko jedna, jedyna lepianka, która troszeczkę przypominała tą z opowiadań moich bliskich, natomiast domy wszystkie były jednakowe. Wszystkie były pomalowane na niebiesko i wchodziło się tak, najpierw do sieni, później do kuchni, z kuchni do pokoju i do kolejnego pokoju. Nieotwieralne okienka, tak jak w okresie wojennym, sprawiały, że wszystko, co znajdowało się w tym mieszkaniu, przechodziło taką stęchlizną, no bo ile świeżego powietrza może przejść przez tylko otworzone drzwi, gdy na zewnątrz temperatura wynosiła plus 40 stopni. I powiem szczerze, że przez te dwa tygodnie pobytu naszego tam w tym kołchozie nie mogłam nic jeść. Jedynym moim posiłkiem to były owoce, które udało mi się przechwycić dosłownie przed wniesieniem do mieszkania i nasza polska kawa, która ze względu na taką miękką wodę w ogóle się nie zaparzała. No, smakowała tak, jakby ją zalał jeszcze drugi czy trzeci raz. Natomiast wyposażenie domów wprawiło nas w niezwykłe osłupienie ze względu na to, że były to nasze polskie dywany, nasze polskie meble, nasze piękne krośnieńskie szkło, które w tamtych czasach było u nas nieosiągalne. Natomiast przy domowych ogródkach rosły kwiaty, nasze dalie, drzewa owocowe i krzewy. Planując tą podróż, chciałam spełnić potrzebę serca. Powiem Państwu tak, byłam, zobaczyłam
I mimo iż mogłam jechać jeszcze nie raz, teraz już nie ma takiego problemu jak w latach 80., więcej bym już nie pojechała. Naprawdę nie było po co, ze względu na to, że grobów nie było i nie można było ich odnaleźć. Jedzie, jedzie na kasztance, siły z serca strój, siły z serca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu, mój wozu. Hej, hej, komendancie, miły wodzu, mój. Gdzie twój ubiór jenerski, jenerski, złote trzyma. Się zdobyć, żeby o tym cokolwiek powiedzieć. To po prostu przerastało mnie. I dopiero po wielu, wielu latach, zmuszana przez najbliższych, zmuszana przez rodzinę, usiadłam i odrobinę czegoś o tym Sybirze napisałam. No i te wspomnienia spisałam, a teraz skoro poproszono mnie, żebym coś przeczytała, to po prostu wyciągnęłam te wspomnienia i zapytałam się w domu, który fragment przeczytać, bo ja naprawdę nie wiedziałam, co mam przeczytać. No i wybrali taki fragment, ale naprawdę głupio mi to tutaj czytać, bo przy tym wszystkim cośmy słyszeli. No ale trudno, skoro słowo się rzekło, to było głota. Więc wywieziono nas na Sybir w 1939 roku, ale nasza, byliśmy właśnie to Sybir, ale to był północny Kazachstan. Goły, lisy, step. Do tego stopnia, że kiedy nas wieziono z powrotem już po 6 latach, wieziono nas w kwietniu, pociąg się, wolno było wysiadać z pociągu, pociąg się zatrzymał na stacji, ludzie się trochę rozeszli i jedna mała dziewczynka nagle biegnie do swojej mamy, to nie mała, miała chyba 7 czy 8 lat. Mamusiu, mamusiu, chodź zobacz, tam coś takiego strasznie śmiesznego stoi, tam coś takiego strasznie śmiesznego i zielonego stoi. Idzie mamusia zdziwiona, czy wiecie państwo, co to było? Drzewo z liści. Tak po 6 latach takie był łysy, goły step. W tym stepie oczywiście jaszczurki, żmije, węże. Węże nie straszne, gorsze były żmije, ale trzeba było po tym stepie chodzić i zbierać na opał kiziaki, czyli suchy krowi nawóz, bo inaczej nie byłoby czym palić. I tutaj taki, ale potem nas już zabrano, można już, znaczy po tych 6 latach można już było wreszcie wrócić do Polski. Ale niektórzy zostali i właśnie tutaj tak jak prosiłam rodzinę, no, żeby powiedzieli co z tego przeczytać, to mnie tutaj napisali. Pozostali. Nasza grupa urosła w 1941 roku o około 200-osobową gromadkę z Grodna, ale też i została niepowiernie zniszczona. Zmalała niepomiernie. Część mężczyzn była w armii Andersa, druga znacznie liczniejsza w armii Kościuszkowskiej. Nie wiem ilu z nas, ale bardzo wielu pozostało na 2 żołnierskich cmentarzach. Kiedy mój ojciec przeprowadzał pierwszy spis jesienią w 1941 roku, odnotowywał również zmarłych, ale danych absolutnie nie pamiętam i nie wiem, czy ktoś dalej prowadził ten spis. Potem mój ojciec poszedł do armii Andersa, więc już nie było go z nami. Ziemią w 1941 rok straszliwa epidemia odry skosiła mnóstwo dzieci. W kilku rodzinach wszystkie dzieci zmarły na odrę. Jeden nasz znajomy gajowy pochował wszystkie, całą czwórkę. Przedtem zmarła jego żona i malutkie dziecko. Został sam. Ojciec stwierdził, że ten spokojny, uśmiechnięty, drobny mężczyzna ile mógł zostawi tu, tyle zrobi tam po powrocie. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że wrócimy na stare miejsce.
poszedł za pierwszym wezwaniem Sikorskiego i słuch o nim całkowicie zaginął. Po Odrze zapanowała szkarlatyna, ale ta nie była tak straszna, pozostawiała tylko następstwa, na przykład częściową głuchotę. Były, zdaje się, wypadki Heinemedina, o jednym wiem na pewno, ale nieliczne. W lecie szalała biegunka, tak zwana cholerynka, często śmiertelna. Najgorsza jednak była wśród dzieci Odra. Ktokolwiek przyjechał z cieniem gruźliwym, na Odrę, jak dziecko zachorowało, to prawie każdy umierało. Ktokolwiek przyjechał z cieniem gruźlicy, obojętnie dorosły czy dziecko, nie wrócił. Natomiast żołądkowcy i wątrobiarze wyleczyli się wspaniale bez żadnych leków. Pszenny-razowy chleb w niedostatecznej ilości i sześcioletnie niedożywienie posłużyło im znakomicie. Kiedy piaskiem sypano nam w oczy, kiedy byliśmy głusi i ślepi, kiedy różni fałszywi prorocy powiadali, że tak jest najlepiej, ukazano nam zamki na lodzie, ukazano nam domki karciane,